Nie ukrywam, że niezmiernie się cieszę, że udało się tak sprawnie wybudować przedszkole przy ulicy Tanecznej. Wymagało to wiele zachodu, bo przypomnę, że zastaliśmy na początku 2015 roku plan miejscowy, który nie pozwalał na wybudowanie przedszkola marzeń dla okolicznej społeczności. Trzeba było zmienić plan, uzyskać środki finansowe, przeprowadzić postępowanie przetargowe i następnie wybudować przedszkole. I to wszystko udało nam się zrobić, jeśli chodzi o samą budowę, w mniej niż rok. Także dzieciaki naprawdę mają powody do zadowolenia i cieszę się, że kolejna placówka na Zielonym Ursynowie jest placówką marzeń. To, że przedszkole wygląda tak fantastycznie, jak możecie zobaczyć na filmie, to nie tylko zasługa pracowników Urzędu Dzielnicy Ursynów, ale olbrzymie zaangażowanie całej kadry przedszkola nr 159 przy ulicy Tanecznej na czele z panią dyrektor Agnieszką Mazur-Araszczuk. Chciałem także podziękować rodzicom za cierpliwość. Wiem, że Państwu bardzo zależało na tej placówce i cóż mogę powiedzieć, oto jest. Cieszcie się i niech Wasze dzieci się cieszą tą placówką. Tak jak mówiłem, jest to najnowocześniejsza placówka oświatowa na terenie całej dzielnicy. I ten tytuł będzie dzierżyła jeszcze przez prawie rok, kiedy otworzymy kompleks oświatowy przy ulicy Zaruby na Kabatach.